Dobry wieczór. Oj, tego to nie przemyślałem. Pani, według mnie to nagramy. Witajcie kochani, ja jestem kamerzysta, witam was bardzo serdecznie w nowym roku 2020. Mam nadzieję, że humorki wam dopisują, bo mi humorek dopisuje jak najbardziej. Dzisiaj zrealizujemy najbardziej nienormalny pomysł, jaki chodził mi po głowie. Już wcześniej chciałem zrealizować ten pomysł, ale było to dla mnie naprawdę ciężkie i nie miałem odwagi zrealizować po prostu tego pomysłu, ale dzisiaj chcę to zrobić. Jeżeli oglądacie ten film w tym momencie, to znaczy, że udało mi się zrealizować mój pomysł, czyli spędziłem całą noc w Żabce. Mam pewien plan, jak to zrobić. O czym oczywiście dowiecie się w dalszej części filmu. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw koniecznie subskrypcję. Czyli taki sam czerwony przycisk, kliknij tam na dole. Właśnie do ciebie mówię. Sprawdź w tym momencie, czy subskrybujesz mój kanał, bo naprawdę w tym momencie ponoszę ogromne ryzyko. Muszę znaleźć odpowiednią Żabkę, schować się w niej i spędzić w niej całą noc. Popieprzony pomysł. Naprawdę popieprzony pomysł. Także zapraszam państwa do oglądania. Okej, kochani, zacznijmy od tego, żeby znaleźć odpowiednią Żabkę. Żabka musi być przede wszystkim duża. Musi być duża, żebym mógł się w niej schować i musi mieć duży magazyn. Najlepiej, żeby miała kilku pracowników i żeby ci wszyscy pracownicy byli zajęci po prostu klientami. Czyli musi być tam duży ruch, żeby po prostu nie zwrócili na mnie uwagi. Jeżeli będzie Żabka mała, będą po prostu wiedzieli, że coś jest nie tak, że tego przedmiotu tutaj nie było. Będę miał zamiar przykryć się płachtą. Ale zanim to zrobimy, muszę poodwiedzać kilka Żabek. Będę udawać oczywiście klienta, żeby po prostu rozejrzeć się po sklepie i zobaczyć, czy da się tam schować. Zaczynam od pierwszej Żabki. Nie wiem, czy to pali. Mam nadzieję, że tak. To jest close, totalnie. Muszę szukać innej. Zamknięta. Ta Żabka wydawała się naprawdę dobra, ale spaliłem po prostu sytuację w taki sposób, że wszedłem z maską i kamerą i po prostu mnie poznali, a jak już mnie poznali, no to ciężko, żeby nie zwracali na mnie uwagi, więc na pewno zorientowaliby się, że wchodzę na magazyn. Zresztą widzieliście, że magazyn jest naprawdę obszerny, także nie byłoby problemu przykryć się jakąś plandeką i po prostu przeczekać. No cóż, trzeba poszukać innej Żabki. Jesteśmy w drodze. Ta niestety okazała się zbyt mała, jest naprawdę mała, była jedna pani, także na pewno by się zorientowała, że zostałem w sklepie. Zresztą wydaje mi się, że cały czas na magazyn chodzi po prostu dokładać, także na ten magazyn jak własną kieszeń. No cóż, muszę szukać dalej, ale zaczyna robić się ciemno, także no lipa. Zła, ta też zła. I ta również nieodpowiednia. Ta też mnie nie nadaje, nie nadaje się. Okej, jest godzina 21, tak na serio, to jestem już w domu, wybrałem dwie Żabki. W razie gdyby w jednej mi się nie powiodło, no to zawsze jest ta druga opcja zastępcza. Wybierałem takie Żabki, w których jest zaciemniony magazyn, w sensie były wyłączone światła w magazynie. Tam będzie mnie najtrudniej po prostu dostrzec. Jeżeli coś jest oświetlone, no to by się od razu skapnęli, że po prostu jestem. Nie wiem, czy te światła nie zostaną później włączone. Jeżeli zostaną włączone później, no to będę mieć przypał, ale liczę na to, że nie. Żabki zamykają o 23, także myślę, że do sklepu wejdę około godziny 22. Jak mnie odkryją, no to mnie odkryją, żebym mógł też zdążyć do drugiej Żabki. Tamta druga Żabka, gdzie było włączone światło, znajduje się na drugim końcu miasta. Także jeżeli w tamtej mi nie wyjdzie, to po prostu zdążę pojechać do drugiej i się schować. Zaraz pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądać. Muszę się spakować, bo mam jeszcze jakieś 30 minut, żeby po prostu wyjechać. Okej, teraz wytłumaczę wam, w jaki sposób mniej więcej chcę to zrobić. Chodzę z taką plandeką, inaczej będę musiał ją po prostu sobie ułożyć. Jeszcze będę musiał poćwiczyć przykrywanie siebie. W każdym razie wchodzę do sklepu jak gdyby nigdy nic. Jakbym przyszedł na zakupki, oglądam sobie to. Wchodzę na zaplecze i będę musiał jak najszybciej wykonać ruch, żeby się zakryć. Czyli wchodzę do sklepu. W zaciemnionym pomieszczeniu ciężko będzie mnie w ogóle dostrzec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli mnie znajdą, no to mnie znajdą. Jeżeli mnie nie znajdą, no to mamy noc w Żabce. Przez te Żabki to chyba kijanki w nocy będą mi się śniły. Jezu Chryste. Okay, także mam niezbędne rzeczy, żeby przetrwać noc, czyli kocyk, poduszkę, chipsy. Możecie zapytać, dlaczego biorę jedzenie, no po prostu nie chcę kraść. Jakieś tam jabłko, pomarańcze, gruszkę, ciasteczkę, wodę do picia i karmę dla pnia. Karmę nie. Pomimo, że spędzę noc w tej Żabce, no to po prostu ze swoim asortymentem. I wiem, że byście zrobili inaczej na moim miejscu, spędzając noc w Żabce, ale mimo wszystko nie chcę popełniać przestępstwa. Za rogiem jest Żabka. No cóż, robię to. Jeszcze nigdy mi tak serce nie biło. Teraz mi wali jak popieprzone. Muszę się uspokoić, mam plandekę. Dobra, będzie dobrze. Ale ostro, jest ostro, naprawdę serce mi wali jak popieprzone. Jak mnie złapią, to nigdy się takiego wstydu nie nażarłem jak dzisiaj. Będę musiał tam wytrzymać jakąś godzinę do zamknięcia. Pewnie jeszcze trochę to potrwa. Dobra, lecimy. Dobry wieczór.
wejście. Wydaje mi się, że już mogę wyjść powoli. Jesteśmy. Okej, jestem na magazynie. Magazyn jest pusty, nie wierzę, że się udało. A to czy to nie jest włamanie? Nie będą mogli mi oskarżyć o włamanie? No nie, no bo nie włamałem się, tylko zostałem tutaj w sklepie. O Jezu, ja jeszcze nie wierzę w to, że się udało. Ale mi serce bije. Ale mi serce bije. No, może ktoś jest jeszcze w sklepie. Kamery. Korki. Muszę znaleźć korki. Są. Orzecz mordę, chyba rozpaliłem cały sklep. A nikogo nie ma. Nie widzę nikogo. Udało mi się. Teraz... czuję się jak przestępca. Ale udało mi się. Dobra. Okej. Czyli... średnio mi się udało. Jestem na magazynie. Czyli jednak mi się nie udało. Myślałem, że mi się udało dostać do żabki, a jednak nie. No ale jestem na magazynie żabki, to jest tylko kurde. No dobra, no po prostu poczekam jutro do 6 rano. No i co? Prześpię się tutaj i wyjdę jak gdyby nigdy nic jutro, jak otworzę żabkę. Tak mi się wydaje, że o 6 rano otwierają żabkę. No jak będę słyszeć pracowników, to poczekam może tak jeszcze z pół godzinki, bo nie będą mieli pojęcia w ogóle skąd wychodzę. Tą plandekę mi się wydaje, że po prostu zostawię i wyjdę bez tej plandeki. No za duży przypał. Okej, jestem na magazynie, jest godzina 1:24. Jest grubo. Nie wiem, czy jakiś alarm się przypadkiem tutaj nie włączy, może jakieś czujki ruchu są. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Czuję się troszeczkę... Nadal to ze mnie nie schodzi, że czuję się troszeczkę zaniepokojony. No cóż, posiedzę po prostu tutaj na magazynie, aż nie otwarzam znowu sklepu i wychodzę po prostu stąd. Do tej kołdry chyba i tego nie będę wykorzystywać. Wszystko w plecaku tutaj mam. Wziąłem wszystko. Może sobie zjem po prostu chipsy i owoce. Okej, znalazłem trochę klucze, może które będą działać. Nie wierzę. Teraz dopiero do mnie doszło, że przecież to wszystko się nagrywa. Przynajmniej będą mieli to nagrane. To są kamery normalnie. Oj, tego to nie przemyślałem. Jakoś to się rozwiąże. Dobra, okej, wypadałoby zrobić miniaturkę. Mam pewien pomysł na miniaturkę, także zaraz zobaczycie. To są oczywiście chipsy, które wziąłem z domu, także nie ukradłem. Pierwsza część miniatury zrobiona. Pora zrobić drugą część miniaturki. Szczerze, mimo że wiem, że tu nikogo nie ma, jestem cały czas obstrany, że nie wiem, że właściciel będzie przejeżdżać, albo że ktoś, kto po prostu będzie przejeżdżać, zwróci na mnie uwagę, nie wiem, ochrona, cokolwiek. Serce mi nawala, ale robię po prostu rzeczy, żeby były na filmie. Jak zrobię te rzeczy, które mam zrobić, to po prostu spieszam na zaplecze i się zamykam tam i zostaję tutaj na noc, ale w takim sensie, że po prostu doczekam, bo i tak nie zasnę, bo jest za bardzo obstrany jestem. Zajebiście. Wszystko mam nagrane. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie w sklepie. Polecamy pierniczki za 99 groszy, albo może Coca-Colę za złoty 99. Czy jest pani zainteresowana? Nie jest pani zainteresowana promocjami, ale dlaczego? No proszę pani, ja pani polecam tą promocję. Tutaj leżą papieroski, Marlboro Goldy. Już wcześniej to pani podawałem, ale nie chciała pani tych Marlboro Goldów. Dlaczego? Może pani jednak się skusi. Naprawdę, wyśmienite papierosy. Polecam, kamerzysta. Chociaż nie, już nie palę. Teraz przed państwem najlepszy kręglista na świecie. Bum! Nie no, bazezowaty kręglista. Wow! O, to było dobre. Tylko dwie zostały. W sumie jak sobie zrobię hot doga i zapłacę za niego, no to chyba nie będzie kradzież. Ile hot dog kosztuje? 3,50. Kładę tutaj 3,50, żeby nie było. Jak zrobię sobie hot doga. Hot dog. Motherfucker, robimy sobie hot doga w żabce. Ale jestem nienormalny. O Jezu Chryste. Dobra, robimy hot doga. Jakąś parówę. Jakie tutaj macie parówy? Te za 3,50 to te małe są, nie? Okej, mam hot doga. W międzyczasie zorientowałem się, że jest możliwość wyjścia. W sensie jest kluczyk w drzwiach, jest przesuwnica, także jest możliwość wyjścia od tej strony po prostu na zewnątrz. Także chyba z tego skorzystam i wyjdziemy po prostu sobie przed czasem już z hot dogiem, tak jak po prostu kupił. No cóż, widzimy się za chwilę, tylko muszę tutaj jeszcze posprzątać, bo zostawiłem niezły bałagan. Także posprzątam tutaj, pogaszę światła i uciekam. Okej, wszystko już posprzątane. Wystarczy odłożyć kluczyk na miejsce.
tutaj jak coś. Jest otwarte. Wystarczy przesunąć to i otworzyć to. A tak, korki. Zapomniałem, było na korkach. Cóż, ja odłożę kluczyk na miejscu i widzimy się już w aucie. Cóż, wracam właśnie do domku, jestem pod wielkim wrażeniem, że się udało, mega się cieszę, bo film wyjdzie super. W każdym razie, jeżeli obejrzeliście ten film do końca, no to zostawcie mi subskrypcję, będę bardzo wdzięczny. A my cóż, widzimy się już w następnym odcinku, wymyślę dla was jeszcze lepszy pomysł. Może nie będę się tym razem włamywać do żabki, bo to takie już jest, ostre. Ale myślę, że zrobimy naprawdę zajebisty film kolejny, także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia państwu, jest godzina 5:50, więc pojadę do domu się wyspać. Dzisiaj będę spać dzień. Jak ludzie wyjeżdżają do pracy, to ja wracam z pracy.